Podczas wielkiego finału mistrzów wyłoniono zwycięzców turnieju Turbo Kozak Orlika 2024. Przez cały lipiec, w poniedziałki i czwartki na boisku Orlik zgromadziły się dzieci i młodzież, aby wykonywać konkurencje sportowe. Dzieci pod kierunkiem instruktorów wykonywały m.in. rzuty karne, uderzenia piętą, rzuty rożne, strzał na pustą bramkę, rzuty na matę. Podczas finału wzięło udział po 3 najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych, wyłonionych drogą eliminacji. Młodzi chłopcy marzą o wielkich karierach piłkarskich, dlatego chętnie biorą udział w tego rodzaju turniejach. Jakie konkurencje musiałeś wykonać, która ci sprawiła największą łatwość, a która największą trudność z tych konkurencji, które tutaj są? Najtrudniejsza to płachta, a najłatwiejsza to piętka. I marzysz o karierze piłkarskiej? Tak. W jakim klubie chciałbyś grać? W Barcelonie. Który jest ulubiony piłkarz? Jeden. Jamal. Marzysz o karierze piłkarskiej? No marzę, bardzo marzę. Kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Lewandowski i Cristiano Ronaldo. W jakim klubie chcesz grać? W Barcelonie albo Realu Madryt. Kinga Rolek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy podkreśla, że konkurencje nie są łatwe. Zacięta jest bardzo rywalizacja, bo tutaj mamy kilkunastu chłopaków, a dzisiaj, w dzisiejszym dniu jest 3 najlepszych z każdego rocznika. Mamy 3 roczniki. No i powiem wam szczerze, jest wyrównany dosyć tutaj poziom. No i chłopaki walczą o bardzo atrakcyjne nagrody. Jakie to nagrody? Dla najlepszego turbokozaka z każdego rocznika zostały ufundowane piłki, natomiast każdy jeszcze finalista dostanie upominek od Mosir Dębica. Jest 8 konkurencji, to są te same konkurencje co roku, dlatego chłopaki bardzo dobrze znają tutaj zasady. No ale powiem szczerze, że największą trudność to sprawia ta płachta, która jest tam za nami, ale ona jest najlepiej punktowana, więc jeżeli ktoś trafi 50, no to ma tutaj lepszą ilość punktów. Zwycięzcą turnieju Turbo Kozak Orlika 2024 w roczniku 2007-2010 został Wiktor Musierowicz, w roczniku 2011-2014 Mikołaj Jurkowski, a w roczniku 2015 i młodszych Karol Krzysztoforski.